Cześć, tu Drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak. A ja Monika Siembida. Wracamy do Was po półrocznej przerwie. Nie było nas tu przez tyle miesięcy, bo w naszym życiu pojawił się... I wywrócił naszą rutynę do góry nogami. Poznajcie Sawę. Prawda, że jest urocza? Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. Jak myślicie, dlaczego pies dwojga polonistów wabi się Sawa? Macie jakieś hipotezy? Czekamy. Dzisiaj zajmiemy się tematem, na którym ostatnio skończyliśmy. Czyli transformacjami zdaniowymi. Jeśli ktoś jeszcze nie widział naszego odcinka o transformacjach zdaniowych, to zapraszamy do kliknięcia w link nad głową Siembidy i do nadrobienia zaległości. A resztę zapraszamy na stronę certyfikatpolski.pl. Proszę pobrać arkusz z 2020 roku. Szukamy modułu poprawność gramatyczna. O, rozumień ze słuchu, to nas dzisiaj nie interesuje. Kolejny moduł, rozumienie tekstów pisanych. Dzisiaj tym się nie zajmiemy i w końcu mamy poprawność gramatyczną. Szukamy zadania numer 6, pobieramy arkusz, drukujemy, jeżeli mamy taką możliwość i rozwiązujemy zadanie. Dla przypomnienia, mamy zdanie wyjściowe i poniżej podany wyraz w nawiasie. Musimy przekształcić zdanie wyjściowe, używając wyrazu w nawiasie tak, żeby nie zmieniło ono pierwotnego znaczenia. Przeczytajmy przykład. Zdanie wyjściowe to: Anna lubi literaturę polską. Jego transformacja z użyciem wyrazu interesuje się to: Anna interesuje się literaturą polską. Zmieniamy tutaj lubić plus biernik, to znaczy lubić kogoś albo coś, na konstrukcję interesować się plus narzędnik, to znaczy interesować się kimś albo czymś. Podobne przykłady to: Zosia lubi matematykę albo Zosia interesuje się matematyką. Iwan lubi język polski albo Iwan interesuje się językiem polskim. Lena lubi amerykańskie kino albo Lena interesuje się amerykańskim kinem. I kolejne: Sawa lubi skarpetki albo Sawa interesuje się skarpetkami. Zastanówmy się, jak rozpisać przykład pierwszy, czyli zdanie: Joanna przyglądała się małemu kotu. Została w nim użyta konstrukcja przyglądać się plus celownik, czyli przyglądać się komuś albo czemuś. Prawidłowa transformacja z użyciem wyrazu obserwowała to: Joanna obserwowała małego kota. Zastosowana konstrukcja to: obserwować plus biernik, to znaczy obserwować kogoś albo coś. Inne przykłady to: emeryt przyglądał się samochodom albo emeryt obserwował samochody. Stanisław uważnie przyglądał się sąsiadom albo Stanisław uważnie obserwował sąsiadów. Nauczyciel przyglądał się uczniom podczas testu albo nauczyciel obserwował uczniów podczas testu. I bonus: Sawa przyglądała się musze albo Sawa obserwowała muchę. Kolejny przykład to: w twoim pokoju zawsze jest bałagan. Konstrukcja to być plus mianownik, czyli być plus coś. Poprawna transformacja tego zdania z wyrazem porządku to: w twoim pokoju nigdy nie ma porządku.
tym zdaniu mamy trochę inną sytuację niż dotychczas, ponieważ w nawiasie znajduje się rzeczownik, a nie czasownik, jak to było do tej pory. Porządku. Jest to forma dopełniacza od słowa porządek. Jeżeli zdaniem wyjściowym było w twoim pokoju zawsze jest bałagan, to słowo porządku będzie musiało zastąpić bałagan. Porządek i bałagan to antonimy, to znaczy opozycje. Ale już konstrukcje nie ma porządku i jest bałagan są synonimiczne, czyli znaczą to samo. Zatem transformacja, która jest poprawna to w twoim pokoju nigdy nie ma porządku. Inne przykłady. W pokoju dzieci jest dziś wyjątkowo cicho. Albo używając słowa hałasu, w pokoju dzieci wyjątkowo nie ma dziś hałasu. W lipcu nad Bałtykiem jest pogodnie. Albo używając słowa deszczu, w lipcu nad Bałtykiem nie ma deszczu. W lodówce Kasi jest pusto. Albo używając słowa jedzenia, w lodówce Kasi nie ma jedzenia. I bonus, w miseczce Sawy jest pusto. Używając słowa karmy, w miseczce Sawy nie ma karmy. Kolejne zdanie. Marta bez przerwy wspomina ten koncert. Konstrukcja wspominać plus biernik, to znaczy wspominać kogoś albo coś. Transformacja z użyciem czasownika opowiada. Marta bez przerwy opowiada o tym koncercie. Użyliśmy to konstrukcji opowiadać plus o plus miejscownik, czyli opowiadać o kimś albo o czymś. Inne przykłady. Monika i Miłosz wspominają ostatnie wakacje. Albo Monika i Miłosz opowiadają o ostatnich wakacjach. Babcia Teresa wspomina młodość. Albo babcia Teresa opowiada o młodości. Młodzieniec bez przerwy wspomina romantyczny wieczór. Albo młodzieniec bez przerwy opowiada o romantycznym wieczorze. I bonus. Sawa przez cały tydzień wspomina pieska z parku. Sawa przez cały tydzień myśli o piesku z parku. Sawa oczywiście nie umie nam niczego opowiedzieć, więc podmieniliśmy czasownik opowiadać na myśleć. Oba łączą się z przyimkiem o oraz miejscownikiem. Kolejne zdanie. Wczoraj Michał był w teatrze pierwszy raz w życiu. Konstrukcja to być plus w plus miejscownik, czyli być gdzieś, w jakimś miejscu. Transformacja z użyciem wyrazu poszedł. Wczoraj Michał poszedł do teatru pierwszy raz w życiu. Użyliśmy konstrukcji pójść plus dopełniacz, czyli pójść do kogoś, czegoś, do jakiegoś miejsca. Inne przykłady. Tola wczoraj była w przedszkolu. Albo Tola wczoraj poszła do przedszkola. Byliśmy wczoraj w tym nowym pubie, albo poszliśmy wczoraj do tego nowego pubu. Andrzej był wczoraj w kinie, albo Andrzej poszedł wczoraj do kina. I bonus, wczoraj Sawa była w klinice weterynaryjnej pierwszy raz w życiu. Wczoraj Sawa poszła do kliniki weterynaryjnej pierwszy raz w życiu. I ostatnie zdanie, czy znasz adres tego sklepu? Konstrukcja, znać plus biernik, czyli znać kogoś albo coś. Transformacja z użyciem wyrazu wiedzieć. Czy wiesz, gdzie znajduje się ten sklep?
Musimy pamiętać, że powiedzieć nie używamy rzeczownika, tylko stawiamy przecinek i używamy spójnika, jak choćby wiedzieć, że, wiedzieć jak, wiedzieć kiedy, wiedzieć ile, wiedzieć gdzie, wiedzieć który itd., itd. Do tego zdania nie podamy Wam więcej przykładów, bo o różnicy między wiedzieć i znać przygotowujemy oddzielny odcinek. Bardzo cieszymy się z naszego powrotu i że znowu dla Was nagrywamy. Mamy głowy pełne inspiracji i nowych pomysłów, więc już teraz zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału i oglądania nowych odcinków. Parę miesięcy temu zapowiedzieliśmy, że piszemy książkę dotyczącą transformacji składniowych, czyli zadania, które dzisiaj omawialiśmy. Książkę już kończymy i na pewno ukaże się w te wakacje. Więc jeśli jesteście spragnieni zadań na transformacje składniowe, to zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału, tak żebyście widzieli nasze nowe filmy. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa!